chciałbym wszystkich serdecznie powitać na pierwszych wewnętrznych zawodach skokowych w klubie jeździeckim Beres. Zawody odbywają się ku czci naszej instruktorki, pani Jadwigi Pastorczak. Trenerami młodzieży, dzieci i młodzieży występujących są w zasadzie dwaj panowie. Instruktor Zdzisław Andruszkiewicz i instruktor Krzysztof Lubiewski. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Prosimy teraz o ustawienie się w kolejności wylosowania, czyli Ania Pierwsza. I proszę o wręczenie pucharów i dyplomów. Drodzy jeźdźcy, serdecznie wszystkim gratulujemy. Proszę Państwa, przygotowania to nie były wczoraj. Często gęsto krew, pot i łzy pojawiały się również na treningach. Tym bardziej myślę, że można nagrodzić brawami zawodników, którzy przejadą przed Państwem za moment. Chcieliśmy bardzo podziękować Mateuszowi Szydłowskiemu za wyposażenie naszego parkuru i pomoc w wyposażeniu naszych zawodów. Zawodnicy chyba jeszcze nie mają świadomości, ale zaczęli tworzyć nową historię klubu. Lenka jest jeźdźcą, który ma lat 9. Kolega Sławek ma 9 plus wat. Zaprezentują Państwu... To też nie za długo, nie? Nie pokaz, nie przejazd, nie turniej. Pokażą Państwu miłość. Miłość do konia, pasję przede wszystkim. Jaką pasją można zarazić 9-latka tak naprawdę. Pan prezes Michał Adamkiewicz odczyta pewien poemat, który napisali rodzice Lenki. Nade wszystko zawsze wspieraj. Gdy dostrzegasz szansę, drzwi do sukcesu otwieraj. A teraz patrz na tych dwoje, których wspólny trening przybiera rozwoje. I choć nie zatańczą jeszcze kadryla, pokażą wam, jak miłość do koni się nasila. Jak ważne jest to, że gdy upadniesz, jest ktoś, kto nad tobą się pochyla. To właśnie te wartości, które na co dzień dźwigamy, dziś w hołdzie, a także u waszych stóp je składamy. Pierwszy konkurs zaczęliśmy z małym opóźnieniem, za to drugi konkurs zaczniemy z 15-minutowym wyprzedzeniem. We'll be right back.
zwycięzcami są wszyscy, niemniej jednak w drodze losowania postanowiliśmy wyłonić tych trzech, powiedzmy, najlepszych i pierwsze miejsce wylosowała Zosia, która jest w tej chwili bez konia, ponieważ spieszy się do pracy. Ona w ogóle tu przyjechała w przerwie między jedną pracą a drugą. Najserdeczniejsze gratulacje i sukcesów na następnych zawodach. Drugie miejsce zajęła Iga na koniu Rebus. Gratulacje, Iga. Sukcesów na następnych zawodach w naszym klubie. I trzecie miejsce Paulina, zwana Kozą. Też gratulacje. Tak, pozostali zawodnicy również wjeżdżają do dekoracji. Wszyscy otrzymują pamiątkowy dyplom też do odbioru w biurze po zawodach. Teraz poprosimy o udekorowanie koni. Tradycyjny vlog. No to kochani, zwycięzca poprowadzi rundę honorową i bardzo proszę o dostosowanie chodu konia do chodu czołowego. Pan prezes powiedział, że runda honorowa w galopie, jednak czołowy ma się dostosować do reszty. Także Zosia, zapraszam. Pierwsze zawody skokowe imienia pani Jadwigi Pasturczak w klubie jeździeckim Deresz uważam za zakończone. Bardzo dziękujemy za przybycie kibicom. Dziękujemy za udział wszystkim amazonkom i jeźdźcom. Dziękujemy naszym koniom, naszym zwierzakom, że postanowiły nam z nami uczcić to święto. Przypominam, dzisiaj jest Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego!